Siemka, z tej strony Prosauty, witam was w kolejnym odcinku z Control. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie sektor badawczy na 100%. Udało nam się go w końcu skończyć. Też troszeczkę podyskutowałem w sprawie tej ekskluzywnej misji. I słuchajcie, wiecie, że ja muszę właśnie mieć wersję na PS4 Controla i sobie oddzielnie kupić Season Passa typowo na PS4, żeby mieć dostęp do tej misji. Czajcie to? A wersja na PS Plus tego nie oferuje, tego Season Passa. Oferuje tylko zniżkę na dwa oddzielne dodatki, a nie na samego Season Passa. Trzeba kupić Season Passa, a nie oddzielnie te dodatki, które mam aktualnie w promocji, co jest najśmieszniejsze. Nie zamierzuję tego robić na ten moment, dopóki nie będzie promocji na tego Season Passa, bo ja go w normalnej cenie nie kupię. Nie ma nawet takiej opcji. 70 zł, żeby w sumie zagrać tak naprawdę w jedną misję. No to nie, ja dziękuję. Ja naprawdę dziękuję. I w tym odcinku będziemy brać się za misję pod tytułem Polaris. Będzie to przedostatnia misja fabularna. Na następnym odcinku możliwe, że sobie zrobimy właśnie sektor zamknięty. Bo chyba jeszcze tego sektora nie mamy zrobionego. A tutaj sektor badawczy i tak mamy w sumie ogarnięty. Proszę bez praw autorskich jak coś. Wait, czekajcie, ja to przyciszę chociaż, bo to jest za głośne. Ej, gdzie ja jestem? Dobra. Poking! Bong! Gaśnica jak Grzegorz Braun. Dobra. Ale ogólnie nie wiem, czy to nie jest piosenka od tego, od Poets of the Fall. Wszędzie poznam głos tego wokalisty. Hej, o co tu chodzi? No idzie teraz. To wskazuje, że chyba tutaj, ale no nie wiem. Aha, okej. Bonk! Bonk!
No, możesz. O nie. Najpierw ciebie, Pindo, muszę zniszczyć. Panie granaciarz! Panie granaciarz! Idź pan w cholerę. Fuck! Nie mam mocy już. Masz się udław, frajerze. O, ty też. Bye. A, tam jest przejście dalej. O cholera! Gruby! Ulala! What? Okej. Panie! Do domu! Wow. Dwa na raz zostały. Brawo ja, brawo. I control. Szkoda, że tej piosenki nie dałem na ten. Popielniczka i papieros. Nieustannie palący się papieros w środku. Obiektem rozporządza aktualnie dyrektor Trench. Okej. Okay. Slidescape 36. Badania wymiarów. Okej, ale tutaj w ogóle mamy znajdźkę. Fajnie, że na mapie nic nie pokazywało wcześniej. Ale dobra. Skarga w sprawie dozorcy. Czy ktoś jeszcze widział tutaj sprzątającego dozorcę? Czy to nie jest przypadkiem obszar zastrzeżony? Kto mu pozwolił tu wejść? No jak do cholery przeszedł przez labirynt? Doktor Tan. Dobra, będę musiał sobie to po prostu zapisać i tyle, no. Opisie. Jeśli je zapomniałem o tym, to zwróćcie mi uwagę. O tym tak samo. We've all come full circle.
Notatka służbowa w sprawie piasku. Do wszystkich pracowników badających wymiary dowiedziałem się, że sporo osób narzeka na piasek składowany wokół działu badań wymiarów. Jest on cennym materiałem badawczym. Z innego wymiaru zostanie dokładnie zbadany, kiedy tylko będę miał czas. Jeśli spróbujecie się go pozbyć, odsunę was od wszelkich przyszłych prac badawczych. Pozostała część waszej kariery będzie polegała na lizaniu kopert i gapieniu się na plakat z kotem. Nie dotykać mojego piasku, doktor Darling. Nie dotykać mojego piasku. Proszę, to mój piasek. Grzecznie proszę. O! I tutaj mamy punkt kontrolny. To już będzie ostatni w tej grze, by the way. Tak, rozpoznawanie wzorców. A ja byłem ciekawy właśnie, gdzie jest ten ostatni punkt kontrolny. Czy ja go gdzieś ominąłem, czy coś? Czy o ten piasek chodzi? Czy co? Bo ja nie wiem. Bureau opened the same door here, but there's just echo now. Are you close? Just on the other side? Projector room. Astralny sygnał. The projector's not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Poszukaj projektora slajdów obiektu mocy. Co to robi? Aha. Szczelnie nas zamyka grzecznie. Ej, słyszę Darlinga. The topography of Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf. And radios don't work. Correction, a resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. It made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. Classified. O, jeszcze coś. The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. But communication is an issue.
There is no sound there, as if you've gone deaf. And radios don't work. Correction, a resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can... Wydaje mi się, że to już jest loop. No, zjeżdżasz czy nie zjeżdżasz? Wy sobie żartujecie teraz ze mnie. I patrzcie, kolejny dokument i typ tego nie zaznaczył na mapie. What the hell? Badanie projektora. Projektor slajdów działa tylko ze slajdem numer 36. Logicznie rozumując, oznacza to, że sam slajd jest częścią obiektu mocy albo odrębnym przedmiotem paranormalnym, ale oczywiście musiałem się upewnić, że z innymi slajdami projektor nie działa. Musiałem spróbować. Myślałem, że może ma to coś wspólnego z emocjami. Jakiś związek, historia, miłość. Przyniosłem stare slajdy moich rodziców. Urodziny, wakacje, nad wodospadem Niagara. Mój pierwszy dzień w szkole średniej, tego typu rzeczy, było tego dwa pudełka. Musiałem przez godzinę szperać w garażu, żeby je znaleźć. Od śmierci rodziców nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby to oglądać. Wypróbowałem je wszystkie. Czekałem wieczorem, aż wszyscy wyjdą z pracy. Siedziałem w tej budce godzinami, próbując je wszystkie. Wyłączyć projektor, wysunąć slajd, wsunąć... wyłączyć projektor i nic. Wyłączyć projektor, wysunąć slajd, wsunąć slajd, włączyć projektor i nic. Tym wspólnym elementem nie była miłość. Nie widzę żadnej zależności. Może sam slajd jest obiektem mocy. Może projektor jest tylko dodatkiem. Może to nie ma znaczenia. Dlatego ten pieprzony dzieciak musiał spalić pozostałe slajdy? No i kolejna znajdźka, fajnie. Neutralizacja Hedrona. Hedron oraz rezonans hedronowy to bez wątpienia najważniejsze zasoby w historii biura. Bezpieczeństwo Hedrona ma ogromne znaczenie, dlatego większości pracowników biura. Niniejszy raport opisuje procedury neutralizacji wymagane w komorze powstrzymywania, w szczególności takie zagadnienia jak coś tam, pompowane do celi, mechaniczna konserwacja syfonów rezonansu, a także rozmieszczenie akustycznych kolumn w celu osłabienia lub wzmocnienia zakresu dźwięków w komorze. Uwaga, więcej informacji na temat właściwych procedur operacyjnych syfonów rezonansu zostanie zawartych w dodatkowym raporcie. Oj, zacząłem ziewać. Też się fajnie w tą grę gra na telewizorze. Widać różnicę graficzną, to be honest. No i co oni chcą więcej? Aha, dobra.
Dobra. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron. Hedron. You? Did he bring you here? Is that why you brought me here? Ej, nie wiem, czy tu nie będzie walki z bossem, wiecie? You're here. They have you. I know you. Zbadaj komorę Hedrona. Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. A którędy ja mam tam do niej dojść? No to tutaj. Tak, tu będzie ten boss chyba. To miałem w starym intrze. Hi. I made it. Pistolca wziąć. Dobra, to muszę wyłączyć chyba. Debil. Dobra, ostatnie. Okej. Jeszcze tutaj? Wy nienormalni jesteście. Panie kolego, oddaję. Masz się udław.
frajerze! What? Gdzie spadłem? Fajnie. Świetnie po prostu. Może jeszcze mi powiecie, że te wszystkie anteny i te inne pierdoły muszę robić od nowa. Aż w ogóle zdechnę ze śmiechu chyba. No, chociaż macie tyle szczęścia, nie? Ale ja już nie mam tyle szczęścia. Chodzi o to gówno. Co się kitrasz, frajerze? Do kolegi pójdziesz, o. Kurde, dalej tu nie mogę wejść. Teraz chyba będę mógł. O, dziękuję. No ty, snajperzyno, zadychę. Dobra, srać ich. Jeśli ktokolwiek jeszcze tu jest, to i tak. Masz. No nie złapałeś, no. Piotaś ciebie. No nie, tylko nie tak. Dobra, to się nim oberwie.
Wiecie co? Ej, czekajcie, bo ja nie wiem, czy tutaj gówna nie ma. To się pojawia i znika. Jest bardzo dużo zdrowia. Dobra, ci wrogowie od razu znikają. To jest ciekawe. Kurde, nie wiem, gdzie to jest. Że niby tutaj. No i gdzie jest ta Polaris, no? Jest bardzo fajna winda. A, dobra. Ile już nagrywam? Pół godziny. Dobra, o to chodziło. The poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. Hello? Polaris, are you there? Please. Okay, but... Please. 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 I just want to sleep. Now I have to sleep. Że co? Ej, wait, bo coś mi tu nie gra. Aha, okej. Czyli to są niby fałszywe napisy. Czy coś ten deseń? Ej, myślałem, że... Bałem się, że to koniec, na serio, nie? Polaris, zdobyto trofeum. Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. The Bureau's the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, and she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director?
kontrola. Okej, okay, czyli tak naprawdę wcisnęli mi dwie misje. Fajnie, po prostu świetnie. Świetnie. Dobra, to w takim razie z tą serią będziemy musieli zrobić tak, że ja przejdę najpierw fabułę, a resztę znajdziek. Zobaczycie później. Niestety, jakbym wiedział, że misja 10 zaczyna się od razu po 10, po 9, przepraszam, to bym ograł sobie najpierw wszystkie poboczniaki i bym sobie ogarnął sektor zamknięty. No ale cóż, chyba nie jestem godzien tego, żeby sobie przejść grę tak, jakbym tego chciał. Ale aktualnie nie rozumiem końca tej 9 misji. No ale może w tej 10 się czegoś dowiemy. No ale ta 10 misja będzie trwać od 15 do 20 minut. Tak więc możliwe, że po tej ostatniej misji weźmiemy się jeszcze za jakąś. Zobaczymy. Możliwe, że będą jeszcze przemyślenia, że tak powiem, po tym zakończeniu. No, ale zobaczymy. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Control.